W kobietach siła, dlatego współpraca pomiędzy ugrupowaniami zrzeszającymi wyłącznie operatywne panie jest pewnikiem w drodze do osiągnięcia sukcesu. Wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw to główne cele, jakie stawiają sobie teraz liderki kół gospodyń wiejskich i kobiecych stowarzyszeń działających w naszym powiecie. Będą to spotkania cykliczne, na których panie będą się wymieniać tymi doświadczeniami, ale też zamierzamy podjąć taką współpracę z kołami gospodyń wiejskich czy odpowiednikami z krajów ościennych w ramach partnerstwa. Tworzenie regionalnej listy produktów tradycyjnych województwa śląskiego, które pod względem ilości takich produktów zajmuje obecnie 5. miejsce w Polsce, to jeden z tematów dzisiejszego spotkania na Zamku Piastowskim. Najtrudniejsze, wydaje mi się, jest udokumentowanie tej tożsamości, tej 25-letniej. Tu trzeba dużo czasu poświęcić, korzystać z bibliotek, korzystać z muzeów, z pomocy etnografów, również z bibliotek parafialnych. Często znajdujemy różne informacje w gminnych czy miejsko-gminnych ośrodkach kultury, ale niezawodne są właśnie panie z kół gospodyń wiejskich, które promują, pielęgnują te kulinarne właściwości, nasze kulinarne dziedzictwo, które jest nieodłączną częścią dziedzictwa kulturowego. Aktywizacja społeczna i zawodowa, czy integracja oraz umacnianie lokalnej więzi to podstawowe cele powstawania takich kobiecych ugrupowań. Chodzi o to, żeby ludzie nie zatracali swojej tożsamości takiej tradycyjnej, związanej z ich korzeniami, z ich tradycjami i kulinarnymi, i także różnymi innymi. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby oni się po prostu potrafili zrzeszać, żeby mogli umacniać się w tych swoich jakby korzeniach, żeby nie zapominali, skąd pochodzą, gdzie mieszkają, jakie jest ich dziedzictwo. To chyba jest najważniejsze. Podczas spotkania zaprezentowano również działalność Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Babiniec z Kuźni Raciborskiej oraz możliwości pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych w programie rozwoju obszarów wiejskich.